Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wiele osób pytało mnie o to, czy warto kupić Era 3. Jest to dron, który budzi trochę kontrowersji i w dzisiejszym odcinku porównamy go do Mini 3 Pro z tego względu, że Mini Jak 3 Pro ma wiele cech wspólnych, ale też się oczywiście różnią. I w tym odcinku postaram się przybliżyć Wam 10 głównych cech, którymi różni się Air 3 w stosunku do miniacza 3. Wiadomo, są to dwa zupełnie różne drony, choćby ze względu na masę czy gabaryty, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę finanse, to jest najbliższy model dobry, który możemy kupić, dorzucając trochę kasy do miniacza 3 Pro. Zaczynajmy zatem. Żeby ten odcinek nie był nudny, odliczę od 10 do 1, bo jest to 10 cech, którymi się różnią te dwa drony. I pierwsza z nich, a właściwie to 10, to jest OQ-Sync O4, czyli O4. Nowe radio, 6 anten, dużo większy zasięg i faktycznie patrząc na to, jak się sprawuje ten dron, ja go mam parę tygodni, 2-3 tygodnie mniej więcej, to nie miałem ani razu kłopotów, jeżeli chodzi o zasięg. Fakt, że latam na otwartych terenach, tutaj nie ma przeszkód zwykle i ten teren aż po horyzont się ciągnie, ale tak czy inaczej, latając w mieście, nie odczuwałem żadnego dyskomfortu, jeżeli chodzi o użytkowanie tego drona. Aparatura jest świetna, naprawdę funkcjonalna, dobrze działa, nie ma lagowania, jestem z niej zadowolony, aczkolwiek nie jest jeszcze kompatybilna z innymi modelami. To jest wielki ból, że na przykład nie mogę jej używać do Mini 3 Pro czy do Mavica 3 Pro, pomimo że to są trójki najnowszej generacji drony, ale może z czasem się to zmieni i zostaną wprowadzone aktualizacje. Słuchajcie, numer 9 to są sensory. Miniacz ma sensory przód, tył i dolne. Nie ma sensorów bocznych i nie ma sensorów górnych, o tym trzeba wiedzieć. I co jest też ciekawe, że w Mini sensory tylne są faktycznie z przodu umieszczone, bo on lecąc do tyłu w ten sposób się wychyla, że pole widzenia jest otwarte dla tych sensorów przednich. Natomiast jeżeli chodzi o Era 3, mamy tutaj sensory znane już z serii Mavic, czyli przednie i tylne, ale w taki sposób, że one działają też na boki, czyli pokrywają nam boki, ale pokrywają też trochę góry. No i wiadomo, jak wyglądają też sensory na dole. One głównie pomagają nam w lądowaniu. Tak to wygląda, system optyczny, mamy tutaj też podczerwień, co ciekawe. No i też wiadomo, że w erze jest już lampa, w miniaczu nie mamy tej lampy. Numer 8, bardzo ważna sprawa, mianowicie profile kolorystyczne. W erze 3 mamy D-Log M, a także HLG. To jest super sprawa, bo mamy na dwóch kamerach to samo, nie tak jak w Mavicu 3 Pro. 10-bitowa głębia kolorów dla HLG i D-Loga M. Mamy też profil normalny, jeżeli chodzi o miniacza normalnej D-Cine-like. Numer 7, rozdzielczość i klatkaż. Jeżeli chodzi o miniacza 4K60, to jest max, 2.7 Full HD też. Tutaj w erze 3 mamy 4K w 100 klatkach, natomiast to, co jest też bardzo ciekawe, jeżeli zejdziemy z rozdzielczością w dół, możemy nawet filmować w 200 klatkach na sekundę. Pod kątem fotograficznym też jest ciekawie, a mianowicie tutaj mamy dłuższy czas ekspozycji, czyli migawka nawet do 8 sekund. Faktycznie musiałyby być bardzo stabilne warunki bezwietrznie, ale jest to do osiągnięcia. Tu wiadomo, tylko 2 sekundy. No i powoli zbliżamy się do sedna sprawy, czyli najważniejsze różnice i najważniejsze cechy, jeżeli chodzi o Era 3. Mamy tutaj dwa obiektywy, ekwiwalent 24 i 70 mm, czyli mid telefoto. I co ciekawe, one opierają się na tym samym sensorze, 1/1/3 cala. Jeżeli chodzi o miniacza, mamy tutaj do dyspozycji jedną ogniskową, ekwiwalent 24 mm. I co ciekawe też, że w obu przypadkach jest to bardzo jasny obiektyw, a mianowicie przysłona 1.7, ten główny obiektyw. Jeżeli chodzi o telefoto, 2.8 przysłona. Pole widzenia normalne to jest około 82 stopni, natomiast w przypadku mid telefoto, czyli ekwiwalentu 70 mm, jest to pole widzenia 35 stopni i naprawdę fajnie to widać. Jest ładna kompresja, można kapitalnie opowiadać historię, jeżeli chodzi o Era 3 i on nie tylko może nam służyć do ujęć wprowadzających, ale też możemy spokojnie poprowadzić akcję
właśnie taką ogniskową. Następna sprawa, niby nieważna, ale jednak bardzo istotna, to jest pamięć wbudowana. Tutaj mamy w Erze Trójce 8 GB, tu około 1 GB, 1-2 GB, jeżeli chodzi o miniacza. Wystarczy nam do paru zdjęć, zawsze to lepiej mieć chociaż troszkę pamięci niż wcale. Natomiast główne gniazdo pamięci, spokojnie można sobie większą kartę zainstalować i działa to w taki sam sposób. Bardzo istotną sprawę stanowią akumulatory i tutaj ta różnica jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o miniacza, mamy akumulator 2S, w przypadku Era Trójki 4S, czyli dwa razy wyższe napięcie. Jeżeli chodzi o pojemność, 4241 mAh, duża pojemność. Ten akumulator z Era Trójki waży 267 gramów. Jeżeli chodzi o miniacza, mamy tutaj dwie pojemności akumulatorów do dyspozycji. Główna, która waży 80 gramów, to jest 2453 mAh. I także większy akumulator plus, on ma pojemność 3850 mAh i waży około 120 gramów. Jeżeli chodzi o czas lotu, faktycznie R3 to jest czas w granicach 40 minut. Mówi się o 46 minutach. W przypadku miniacza na tej podstawowej baterii, na podstawowym akumulatorze, to jest około 25 minut. Ja to tak oceniam, 22-25 minut w zależności od wiatru. Ale słuchajcie, nie ma cudów, jeżeli tu mamy dwa razy wyższe napięcie i dużą pojemność akumulatora, to ten dron też, wiadomo, waży. I jedną z ostatnich cech jest różnica w gabarytach, ona jest wyraźna i też w masie. Nowy dron 720 gramów, miniacz poniżej 250, oczywiście odzywają się głosy, że przecież on waży powyżej 250, jak mu dołożymy kartę pamięci czy inne akcesoria, osłonki na śmigła i przyzdobimy go jak choinkę, to na pewno będzie ważył więcej, no i przecież trzeba zrobić na niego szkolenie. I to jest ważna sprawa, jeżeli chodzi o przepisy i tutaj pod kątem eksploatacji w Europie, w Polsce czy w Europie, tu mamy już znak C1, tutaj mamy mniejszą masę. Ale w obu przypadkach ja bym zrobił sobie tutaj kursy i uprawnienia takie tylko, jakie, na jakie cię stać i jakie możesz zrobić w danej chwili. Na pewno NSTS 01 to jest fajna sprawa i myślę, że to jest podstawa, on nie kosztuje tak dużo i warto go zrobić. I słuchajcie, tak wracając jeszcze do spraw użytkowych, to na pewno prędkości. R3 jest szybkim dronem, on porusza się z prędkością maksymalną 21 metrów na sekundę, jeżeli chodzi o wznoszenie i opadanie 10 metrów na sekundę. W przypadku miniacza wznoszenie i opadanie o połowę mniejsze, czyli 5 metrów na sekundę, prędkość maksymalna w granicach 16 metrów na sekundę, no i też odporność na wiatr, tu mamy około 10,6, tutaj jest większa odporność na wiatr, jeżeli chodzi o Era Trójkę. No i tak na koniec jeszcze chciałem wam powiedzieć moje takie odczucia, bo latałem tymi dronami przez ostatni tydzień, jednym i drugim, prawie cały czas. Wiadomo, że miniacz w wielu przypadkach nam wystarczy i to jest dronik, który naprawdę daje radę. Fajnie się sprawuje, jest cichutki, ma kapitalną jakość ujęć. Jeszcze możemy zrobić sobie ujęcia w pionie. Tutaj też, ale tu akurat jest wyższa rozdzielczość, bo ma przestawianą kamerę o 90 stopni, czy obracaną kamerę 90 stopni, więc to jest ta różnica. Miniacz jest bardzo fajnym, sprytnym dronem. Też oczywiście jest tańszym, łatwiej się go przewozi, łatwiej się go transportuje. R już jest takim przedsionkiem do dronów bardziej profesjonalnych. Ma większe możliwości, szczególnie kamerami telefoto. To jest to, długi czas lotu, świetny zasięg i fajna ta nowa aparatura. Jestem z niego jak najbardziej zadowolony. I to, co też jest ciekawe, jeżeli chodzi o wieczorne ujęcia, to tutaj jest naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o trójeczkę. Gdybyśmy nie mieli świadomości, że ta matryca to jest 1/1/3 cala, to można by porównać, czy nawet porównując R2S, można by powiedzieć, że ona ma lepsze właściwości, pomimo że jest mniejsza, to ma lepsze właściwości światłoczułe. Bardzo fajna matryca w Erze Trójce, dobrze działa i ja mam wrażenie, że oni sporo zrobili od premiery. Wydaje się, że to są te same sensory, ale mam wrażenie, że tutaj jest lepiej pod kątem pewnych właściwości, tak jak między innymi światło. Porównywałem te dwa drony i nie mogły znaleźć odniesienia, jeżeli chodzi o tą główną kamerę. Zawsze były różnice, jeżeli chodzi o manualne ustawienia, a robiłem to na tych samych parametrach.
Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Tych cech jest oczywiście więcej i można mówić zdecydowanie więcej. Ja tutaj przygotuję warsztat dla Era Trójki. Jeżeli chodzi o miniacza trójkę, warsztat online, ten przewodnik użytkownika po funkcjonalności i wykorzystaniu pełnym, on jest bestsellerem moim. Bardzo się cieszę, zachęcam Was do sprawdzenia. Tutaj za chwilę już otworzymy przedsprzedaż tego warsztatu. Za jakieś kilka tygodni, 2-3-4 tygodnie będzie w pełni gotowy i systematycznie będę uzupełniał te treści. Kody QR znajdziecie tu na dole pod filmem. Dzięki za uwagę, dajcie znać. Oczywiście tych cech jest dużo, dużo więcej. Można mówić na przykład o ISO, można mówić tutaj o innych tematach. Bitrate jest podobny, sensory inaczej działają, zasięgi, migawka, trochę fotograficznych tematów jest innych, przedziały ISO. O tym wszystkim można mówić, ale tak jak powiedziałem, pewne rzeczy są niemierzalne i odczuwalnie to ten dron ma naprawdę dużą wartość w stosunku do ceny. Ja uważam, że R3 jest petardą pod kątem relacji jakościowych do cen. I co ciekawe, też taki odbiór mam, że ludzie tego drona w ogóle nie doceniają, dlatego że patrzą na niego przez pryzmat R2S, a on jest naprawdę całkiem niezły. Myślę, że też w jednym z kolejnych odcinków nagram porównanie do R2S. Na dzisiaj pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Aha, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie dla wszystkich osób, które zaczynają przygodę z dronami, mam też bezpłatny warsztat, skorzystaj z niego. Koniecznie jest to warsztat pod tytułem Jak zacząć swoją przygodę z dronem, gdzie w 5 krokach opowiadam o tej drodze, czyli jaki model wybrać, jaką wizję obrać i jak rozwijać się w taki sposób, żeby dron nie wylądował, bo przecież to jest kupę kasy po 3 miesiącach w szufladzie. Pozdrowienia, do zobaczenia. Cześć!